Kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że jesteśmy razem. Pierwszy temat na naszych rekolekcjach. Całe rekolekcje będą zanurzone w psalmie 40, tak naprawdę w jednym wersecie. I dzisiejszy werset, pieśń dla naszego Boga. Taki mamy temat, pieśń dla naszego Boga. I kiedy jakoś siedziałam nad tym słowem, to co po jakimś czasie dopiero mnie uderzyło, a co jest oczywistością w nim, to słowo naszego. Jakby założenie tego dzielenia jest takie, żeby mówić o mojej relacji osobistej z Bogiem, o moim uwielbieniu, nazwijmy to osobistym, a fragment mówi ewidentnie pieśń dla naszego Boga. I to jest coś, co mnie bardzo mocno dotknęło. I tak sobie myślę, że to wszystko, co dzisiaj będzie mówione, po części odnosi się do mojej pieśni uwielbienia, do tego, co ja chcę wyśpiewać Panu Bogu. Jakoś kiedy czytałam pieśń nad pieśniami, zresztą pani Danuta Piekarz, biblistka, byliśmy na jej konferencji i ona mówiła, że pieśń nad pieśniami to jest taka pieśń, którą śpiewa nad nami Bóg, nasz oblubieniec, i czeka na to, żebyśmy wyśpiewali mu swoją pieśń, swoją własną, swoim życiem, swoimi czynami, swoimi ustami, wszystkim, całym sobą. I tak sobie myślę, że moje osobiste trwanie w Bogu, to moje pragnienie tego, że chcę wyśpiewać pieśń mojemu Bogu, swoim właśnie zachwytem, ustami, życiem, nie ma innej drogi niż taka, która prowadzi do my. Moje ja i ja Pana Boga prowadzi do my, a moje my i wasze my, tak, patrząc po drugiej stronie, tworzy wspólnotę. Nie ma innej drogi. Moje doświadczenie jest takie, że za każdym razem, kiedy staję na modlitwie, to Pan Bóg mnie nie prowadzi do mojego ego, tylko prowadzi mnie do brata i siostry, do wspólnoty. I tak rozumiem ten fragment, że to nie jest pieśń dla mojego osobistego Boga, tylko pieśń dla naszego Boga, który tworzy z nas jedno, który tworzy z nas wspólnotę, który żyje jako wspólnota w Trójcy. I to jest coś, co mnie za każdym razem zachwyca w Panu Bogu, że nie ma ja. Że to nie ja się modlę, tylko Bóg modli się we mnie, Chrystus modli się we mnie. Że to nie ja się modlę, tylko modli się cały Kościół, który ja buduję swoją modlitwą. Bo jak mnie zabraknie, to czegoś braknie. Jak zabraknie mojej codziennej modlitwy, mojego trwania przed Bogiem, to czegoś w tej wspólnocie brakuje. Może wydaje nam się to niewidzialne, ale wyrwa jest. Więc tak sobie myślę, że pod tym kątem popatrzmy na tą naszą izdebkę, na tą naszą modlitwę, spotkanie, na tą naszą zachwycającą pieśń uwielbienia, którą śpiewamy dla naszego Boga. Co jest punktem wyjścia w uwielbieniu, w takim moim codziennym, z czego się rodzi? Świadomość tego, kim jestem. Kim jestem w Panu Bogu? W Apokalipsie 21:7 czytamy: będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Pan Bóg mówi do mnie: będziesz moim dzieckiem, jesteś moim dzieckiem. Jestem twoim Bogiem, a ty jesteś moim dzieckiem. Zostałam podniesiona do godności takiej. Nie miałam w tym żadnego udziału. Żadnego. Pan Bóg stawia mnie jako dziecko Boże przed sobą. I nie mam być tam gościem. Dziecko w domu nie jest gościem, jest domownikiem. To też czytamy, tak? Jesteśmy domownikami Boga. Nie przychodzę na chwilę i się nie goszczę i idę sobie dalej, tylko jestem domownikiem Boga. Czyli codziennie w domu jestem, spotykam się ze swoim Ojcem, chcę się z Nim spotykać, to jest pragnieniem mojego serca. Czuję się też bezpiecznie w domu, tak? Mogę być sobą w relacji z Bogiem, we wspólnocie z Nim. To, co Bóg dla nas przygotował, ta godność dziecka Bożego, nie jest za darmo. To za każdym razem uderza. Z jednej strony mówimy, że wszystko dostaliśmy za darmo, dostajemy, ale ona nie jest za darmo. Pan Bóg zapłacił olbrzymią cenę.
życiem swojego jedynego syna. On zapłacił za to, że ja jestem jego dzieckiem. Ofiarował to, co miał najcenniejszego. I to, ta świadomość, ta świadomość, że jestem dzieckiem, świadomość tego, że zostało mi to dane za darmo, świadomość tego, że zapłacił Bóg za to już, świadomość tego, że zadziało się to wtedy, kiedy jestem grzesznikiem, kiedy nie mam nic kompletnie, co mogę dać sama z siebie, jest takim punktem, iskierką, która rodzi uwielbienie. Nie wyobrażam sobie, wiecie, suchego stanięcia po prostu przed Panem Bogiem, mówię, dzięki Ci Panie Boże, ale mnie fajnie stworzyłeś, jestem Twoim dzieckiem, nie? To rodzi jakiś taki we mnie zachwyt, wdzięczność, szczególnie wtedy, kiedy uświadamiam sobie, jak jestem słaba. Kiedy upadam po raz kolejny, to zachwyca mnie w Panu Bogu to, że Ty mi to wszystko dał. Tak, wiecie, że pomimo tego, że jestem do niczego często, że nie domagam w wielu miejscach, to wzbudza to we mnie uwielbienie właśnie i wdzięczność Panu Bogu, że daje mi za darmo, że pomimo tego za każdym razem staję przed Nim jako dziecko Boże i za każdym razem Go mogę uwielbiać. Zapisałam sobie coś, co mnie mocno uderzyło. Kiedy czyta się Apokalipsę i dalej w tym 21 rozdziale czytamy: ujrzałem niebo nowe i ziemię nową. Pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły. I takie zdanie, które zapisałam, że Pan Bóg nie jest konserwatorem. To nie jest gość, który przychodzi i naprawia. Wiecie, tak sobie wyobraziłam, nie? Tu zaklei, tam zaklei, tutaj podszlifuje. Tylko Bóg daje nowe. I pragnieniem Jego serca jest uczynienie mnie na nowo, danie mi nowego życia. Nie w... konserwator, tak? Naprawia to, co stare. A pragnieniem Boga jest danie nowego życia. On mi dał nowe życie. Pytanie tylko, co ja też z Nim robię. Czy nie chcę, zaraz będę o tym mówić, czy nie chcę, żeby Pan Bóg tylko pozaklejał? Czy boję się nowego? Może niekoniecznie mi się to podoba. Uwielbienie rodzi się też z wdzięczności. To jest chyba dla nas bardziej naturalne, że kiedy widzimy to, co Pan Bóg nam daje, to rodzi w nas wdzięczność. Tak? Jak, nie wiem, ktoś wśród ludzi daje nam coś, no to rodzi się w nas wdzięczność. Tak samo jest w relacji z Panem Bogiem i ta wdzięczność jest takim motorem do uwielbienia. I to, co jakoś mocno mnie w Panu Bogu zachwyca, to, że z jednej strony, kiedy jestem blisko Boga, codziennie, wiernie przy Nim trwam, serce przy sercu, to poznaję Jego coraz bardziej, ale też poznaję siebie coraz bardziej. Po pierwsze swoją godność, ale też swoją małość. I już mówiłam na poprzednim tym nauczaniu, że to jest zadziwiające bardzo często, pewnie to samo przeżywacie, że to są takie paradoksy, że z jednej strony mam świadomość tego, że jestem prochem i nie mam nic, czego bym nie otrzymał, a z drugiej strony jestem dzieckiem Boga, domownikiem w Królestwie Niebieskim. I to jest coś, co we mnie rodzi olbrzymią wdzięczność. Właśnie ta z jednej strony moja słabość i ta uprzedzająca łaska, która jest zawsze, tylko znowu muszę po nią sięgnąć. I tutaj, jak pisałam, spisywałam sobie te myśli, to napisałam sobie takie zdanie: im bardziej i częściej i wiernie i szczerze staję przed Bogiem, uwielbiam Go codziennie, tym bardziej. I pierwsze zdanie, które zapisałam: Bóg pokazuje mi moje grzechy. I tak sobie myślę, no okej, ale skreśliłam. Drugie: Bóg uświadamia mi moją grzeszność. No i też prawda, ale jakby, wiecie, nie do końca to było to.
I to, co gdzieś mnie zatrzymało, to to zdanie, że kiedy staję przed Bogiem, tym bardziej widzę swoją grzeszność. Bo to nie jest, moje doświadczenie jest takie, że Pan Jezus nie siedzi i mi pokazuje, a tu zrobiłaś to źle, a tu źle, tamto, a tu tamto, tylko kiedy staję przed Nim w Jego światłości, w Jego prawdzie, w relacji z Nim, w Jego spojrzeniu, tak, codziennym, to sama widzę, znaczy, no właśnie, znowu paradoks, trochę sama, trochę nie sama, bo to znowu łaska. Ale rozumiecie, że to nie jest tak, że po prostu Pan Bóg jest jakimś tam gościem, który mi będzie wytykał wszystkie wady, tylko Jego spojrzenie pokazuje mi, może tak, Jego spojrzenie pokazuje mi, kim mogę być w Nim, kim mogę być i gdzie nie domagam. I to mnie nie dołuje, tylko wręcz przeciwnie. Po pierwsze rodzi wdzięczność, że mogę tak dużo w Nim, a po drugie zachęca do tego, żeby jeszcze więcej, jeszcze bardziej. Tak? I przyszedł mi ten werset z Mateusza, jak patrzę gdzieś tam tak na tą rzeczywistość tej ciemności we mnie. Jeśli więc światłość w Tobie jest ciemnością, jakże wielka to ciemność. Jak sobie nieraz myślę o tym, że to już tak dobrze, Panie Boże, nie? Tyle światła i nagle staję w tej światłości, w Słowie Bożym i w Chrystusie i nagle widzę, jaka wielka to ciemność. No i oczywiście tym, który przekonuje nas o grzechu, jest Duch Święty, tak? To jest ten, który przychodzi właśnie w takiej swojej delikatności, pokazuje mi, gdzie jeszcze mogę być piękniejsza, gdzie jeszcze ta pieśń, to moje życie, które wyśpiewuję Bogu, może być jeszcze piękniejsze. Im więcej dostrzegam swoich niedomagań, tego, w czym jestem słaba, tym bardziej oddaję Mu chwałę. To jest też zadziwiające w relacji z Panem Bogiem. Im częściej przed Nim staję, im więcej dostrzegam, tym bardziej oddaję Mu chwałę, wiedząc o Jego miłości, która się nie zmienia, która trwa, która nie zna granic, o tej miłości, która zapłaciła za mnie życie, tak? Która najwyższą cenę ofiarowała. I za każdym razem, kiedy spotykam się z Bogiem, z Jego czułością, delikatnością, ale mocą i potęgą, tak? Bóg baranek i lew, alfa i omega, początek i koniec, wszystko trzyma w swoich rękach, tym właśnie mam większą pewność, że cokolwiek w moim życiu się dzieje, Bóg trzyma w rękach, tak? Myślę, że też naturalnie działa, że im bardziej kogoś znamy, tym bezpieczniej się czujemy, tak? Z tą osobą. I tak samo jest w relacji z Panem Bogiem. Im więcej czasu z Nim spędzam, im więcej Go słucham, tym bardziej czuję się bezpieczna. Tym bardziej zaczyna wypływać ze mnie pieśń uwielbienia. Bo jeśli czuję się bezpieczna, jeśli chodzę w pokoju Bożym, no to wyśpiewuję Mu chwałę, no bo co innego? Co innego mam robić? Z Rzymian 8, tak? Kto nas oddzieli od miłości Chrystusa? Utrapienie, śmierć, prześladowanie? Nic nas nie oddzieli od miłości Chrystusa. Nie ma takiej mocy, która nas oddzieli od miłości Chrystusa. Pamiętam, jak chyba też właśnie ta pani Danuta Piekarz mówiła o tym, że wiara w Chrystusa to jest stanięcie na skalę. To słowo amen, tak? Jakby ono, to jest stanie na skalę. Jak kiedyś pamiętam, gdzieś tam jeszcze chyba z religii miałam, wiecie, takie jakieś sobie, że no przecież nie widzę tego Boga, tak? Jakoś go tam nie do końca może doświadczam wtedy, nie do końca rozumiem. To jak stoję na skalę? W jaki sposób, tak? Skoro nie widzę. A dzisiaj to słowo mnie chyba nie zaskakuje, bo mam takie poczucie, że im jestem bliżej Niego, tym bardziej się pewnie czuję w Nim. Tym bardziej mam się, to słowo faktycznie daje mi pewność, tak? Tego, że stoję na skalę, którą jest Chrystus. Więc to jest też takie doświadczenie. Dawno temu część z Was, duża część pewnie, może wszyscy wiedzą, że obiecałam Panu Bogu, że będę Go uwielbiać w każdym czasie. Zawsze. I kiedy umierał mój tata, może nie będę płakać, to właśnie płacząc uwielbiałam. Tylko dlatego, że
bardzo często Pan Bóg mi przypomina tą obietnicę, że obiecałaś, tak? Ale wiecie, to znowu to nie jest takie, że mnie tam dołuje, że obiecałaś i masz to zrobić, tylko takie delikatne, subtelne. I faktycznie tak było, że wtedy, kiedy nie rozumiałam, dlaczego się tak dzieje, dlaczego ja nie widzę człowieka, który nie mogę zobaczyć, tak? Człowieka, który mnie oddał mi całe życie. No właśnie, tak wyglądało moje uwielbienie. I wcale dzisiaj, emocje są i pewnie będą zawsze, ale dzisiaj wiem, że w tym wszystkim, w tym moim uwielbianiu we łzach, to nie było tylko, ktoś mi kiedyś zarzucił, że to wiecie, takie zaklinanie rzeczywistości, nie? Że no, będziesz mówić, że dobrze będzie, Panie Boże, i dobrze jest, to będzie dobrze. Nie. To moje uwielbienie i ta moja decyzja, dzisiaj widzę, po raz kolejny zresztą, że Pan Bóg przez to mnie przeprowadził. Nie było innej drogi, niż stając w smutku, w niezrozumieniu całej sytuacji, tego, co się wydarzyło. I właśnie, stojąc na tej skale, wiecie, po prostu Pan Bóg mnie tam postawił, tak? Dzieliliśmy się tutaj na tym pierwszym turnusie. Pan Bóg stawia mnie na skałę, do której nie dosięgam. On mnie postawił, przeprowadził, trzymał modlitwą wspólnoty, rzeszą ludzi, słowem blisko Ciebie, bo to było chwilę, weszliśmy w ten projekt chwilę przed tym, kiedy mój tata dostał udaru. I właśnie modlitwą uwielbienia. To były trzy filary, które mnie przez te półtora miesiąca trzymały. Ale dzisiaj, kiedy na to patrzę, to widzę olbrzymią łaskę i błogosławieństwo Pana Boga w tej wierności. Po pierwsze, zadziwiające dla mnie pragnienie karmienia się Jego Słowem. Codziennie. I to też jest takie doświadczenie, które pewnie każdy z Was przeżywa. Im więcej, im częściej się spotykam, im więcej się karmię Słowem Bożym, modlę się, uczestniczę w Eucharystii, tym chcę więcej. Nie ma, u Pana Boga jest obfitość, nie ma tej granicy. I to jest też zadziwiające, że Pan Bóg też poszerza tą przestrzeń, tak, mojego czasu. Kiedy pragnę więcej, On tak układa dzień i tak układa rzeczywistość, że ta przestrzeń mojego namiotu faktycznie się poszerza i to jest też w nim zadziwiające. Już po śmierci taty, tak sobie zapisałam tutaj, retoryka diabła, weszły, wiecie, takie myśli, a może trzeba, można było więcej, może trzeba było walczyć, żeby wejść do tego szpitala, wiecie, po prostu tysiąc rzeczy, tak? I nawet chyba rozmawiając z kimś, Pan Bóg mi to pokazał, tak, że można oskarżać i to w każdej sytuacji, każdy może sobie włożyć tutaj jakieś swoje doświadczenie. Możemy sami siebie oskarżać, biadolić, wchodzić w taką, ja to nazywam, tak, pewnie nie moje to jest, tylko gdzieś wyczytałam, że taka retoryka diabła, nie, zobacz, ale bieda, nie, no i co, uwielbiałaś i co? I nie wiesz, czy tata się wyspowiadał, nie wiesz, najprawdopodobniej umarł sam, zupełnie. Więc wiecie, po prostu takie wchodzenie w takie, no właśnie, w retorykę diabła, wsłuchanie tego, co on chce pokazać. I właśnie uwielbienie pomogło mi z tego wyleźć, popatrzeć ponad, tak? Pan Bóg mnie postawił ponad tym, co gdzieś tam szeptał diabeł, tak? Czyli porzucenie takiego spojrzenia, które on wkłada, a popatrzenie z perspektywy Bożej. Zupełnie inna przestrzeń, tak? To, co Jezus robi na jeziorze, kiedy mówi, żeby patrzeć na Niego, nie na falę. Tak? Nie skupiać się na tym, co pode mną, ale patrzeć ponad. Pan Bóg od bardzo wielu lat do naszej wspólnoty przypomina, może tak, przypomina nam swoje imię, Ja Jestem. Bardzo często podczas naszych spotkań, nie tylko ja, ale kilka osób jakby to przypomnienie tego imienia Bożego gdzieś tam jako słowo dostaje.
I to jest, ja przez długi czas pytałam Pana Boga, no okej, okay, no jakby myślę, że większość z nas rozumie, tak, to słowo. Bóg jest, ja jestem obecny, jestem zawsze z Wami. Ale zaczęłam się zastanawiać, pytać na modlitwie, znaczy może tak, może to nie teologicznie, to Tomek sprostuje, że sobie pomyślałam, że to imię musi też po części stać się trochę moją tożsamością. W tym sensie, że jeśli Pan Bóg mówi do mnie, ja jestem, to ja jako Magda i każdy z nas na swojej modlitwie, czy to jest indywidualna, czy wspólnotowa, też staje i mówi, jestem. Jestem, Panie, tu i teraz. Nie moimi myślami, nie wiecie, jakimiś pragnieniami, wyobrażeniami, ale dzisiaj, tu i teraz staję, żeby się z Tobą spotkać, bo nie ma innej drogi. Bo Pan Bóg nie chce, żebyśmy o Nim myśleli podczas modlitwy, tylko chce się z nami spotkać. Każdy z nas wie, tak pamiętam z religii, czym jest modlitwa? Spotkaniem z Panem Bogiem. I trochę chyba czasem zapominamy, tak, że to jest faktycznie spotkanie i relacja, która ma się budować poprzez spotkanie. Skoro jestem świątynią Ducha Świętego, to Pan Bóg jest. I mam się z Nim spotkać. Tak? I myślę, że każdego z nas doświadczenie jest takie, że często nie trzeba pytać Pana Boga jak, tylko po prostu zostawić Mu to pragnienie, chcę się z Tobą spotkać, a On sam będzie prowadził i te pragnienia jakby wypełniał, umożliwiał, pokazywał, co robić, czego nie robić, nawet na naszej takiej indywidualnej modlitwie i na naszym uwielbieniu. Za każdym razem, jak na pierwszym turnusie się dzieliliśmy, myślę, że większość z nas się pewnie z tym zgodzi, za każdym razem, kiedy staję przed Bogiem, szczególnie w modlitwie, myślę uwielbienia, ale nie tylko, to muszę podjąć decyzję, tak? Ja chcę, to jest to znowu to, ja chcę być tu i teraz, chcę patrzeć na Boga teraz, więc to nie jest moja emocja, czy mi się chce, czy mi się nie chce, moje zmęczenie czy nie, tylko podejmuję decyzję, tak, Panie, będę się teraz modlić, tak, ten czas jest przeznaczony dla Ciebie, więc jakby, no, czynię akt woli, tak, daję, Pan Bóg cały czas daje, ja też daję, uczę się, może tak, uczę się dawać, bo Pan Bóg nie chce ode mnie czegoś, się często boimy, nie, że Pan Bóg coś nam da, zabierze, może da za dużo i się boję, a może zabierze i też się boję. A Pan Bóg chce mnie, a nie czegoś. Chce relacji ze mną i spotkania ze mną. I chce słyszeć moją pieśń, którą wyśpiewuję nad Nim. Więc to jest... No, tak sobie myślę, czego się bać. Czasem jestem tchórzem, ale krok za krokiem znowu Pan Bóg prowadzi. Każdy z nas dzisiaj był piękny dzień. Każdy gdzieś tam był i się zupełnie zachwycał tym, jak Pan Bóg cudownie stworzył świat. Czy przez zjeżdżanie na sankach, przez śmiech dzieci, przez cudowną przyrodę. I myślę, że każdy z nas ma gdzieś tam, wiecie, takie myślenie, że Pan Bóg jest, że wszystko we wszechświecie jest Jego własnością, tak? Że stworzył, że wszystko we wszechświecie jest Jego własnością. Oprócz mojej woli. Kiedy ja nie powiem Panu Bogu, kiedy aktem woli nie powiem, chcę się z Tobą spotykać, chcę Ci się oddać, no to nie jest Jego własność. On może mnie złamać i ma, to znowu taki trochę paradoks, wiemy o tym, ale to ja muszę się spotkać z Bogiem, tak? Pan Bóg w wolności, olbrzymiej wolności, która jest miłością, daje mi właśnie to, wiecie, ten moje ja oddaję Ci, Tobie, Panie, tak? Aktem woli. Muszę ją podarować Bogu. Jeśli ją oddaję Bogu, jeśli mówię tak, to pozwalam, by Pan Bóg czynił wszystko nowe. To nie chcę, żeby właśnie mnie, wiecie, tam tylko naprawiał i podklepywał i może pogłaskał, może czasem popchał, tylko żeby faktycznie czynił nowe. Tak zapisałam sobie,
Czy to tak jest, że ja bym chciał, żeby Pan Bóg mnie czynił na nowo? Czy ja mam swoje wyobrażenie tego, jak Pan Bóg powinien zadziałać w moim życiu? Nie? Że właśnie tylko tak, wiecie, lekko podrasować cokolwiek. Czy dopasowuję Pana Boga do swoich wyobrażeń? Bo ja, Panie Boże, to bym sobie pomyślał, nawet często nie mówimy tego, tylko wiecie, mamy w sobie po prostu takie, nie? Że przecież nawet jak prowadzimy modlitwę, nie? Że nam się wydaje, że to tak powinno być. Może tak, Panie Boże, może tak, bo przecież tak mówiłeś, a Pan Bóg mówi nie. Daje nowe, cokolwiek to znaczy. I dzieliłam się tutaj przy kolacji, że kiedy Izraelici, to w Księdze Wyjścia czytamy, kiedy Izraelici ulepili sobie cielca, to myślę, że większość z nas zna, to dla mnie to było odkrywcze, ale się okazało, że większość już tak pojmuje, więc dzielę się swoim odkryciem. Że Izraelici po pierwsze wykonali tego cielca ze złota, które miało być ofiarowane na budowę pierwszej świątyni. Czyli jakby dali, wiecie, coś, co miało być poświęcone Bogu. I że oni nie chcieli sobie stworzyć nowego Boga. Jest tak, oni... Oto Twój Bóg, Izraelu, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej. I to był ten cielec. I problemem ich nie było to, że chcieli oddawać cześć innemu Bogu, Bożkowi, tylko to, że chcieli sobie ulepić Pana Boga tak, jak sobie wyobrażali. Rozumiecie? Że można Go było sobie wziąć i pójść tam, albo zrobić tak, jak my byśmy chcieli. I to jest coś, co mnie bardzo mocno dotknęło, tak? Że my często mówimy w życiu, przecież nie mamy dużo bożków, nie? Tam tego nie robię, tamtego nie robię, w miarę żyję, okej. Ale Panu Bogu nie o to chodzi. Panu Bogu chodzi o to, żebyśmy szli za tym, co On dla nas przygotował, żeby czynić nowe, a nie lepić sobie z tego, co ja sobie, wiecie, oddam. Nie wiem, czy nie wyszło masło maślane, ale tak jakoś. Święta Teresa, to są słowa świętej Teresy, gdy ogień wygasa, trzeba dodać drwa. To jest chyba dla nas oczywiste, że codzienne, wierne trwanie, patrzenie na Chrystusa, to podsyca ogień. Nie mój zapał, bo on jest na rekolekcjach, gdzieś tam, wiecie, jak gdzieś mnie Pan Bóg mocnie dotknie, a później pikujemy w dół. Ale codzienne właśnie wierne trwanie w Chrystusie, to mnie rozpala, tak? Zafascynowanie osobą Chrystusa. Kiedy, to co mówiłam wcześniej, kiedy spotykam się z Chrystusem, to chcę jeszcze więcej. Jeszcze bardziej Go znać, jeszcze bardziej poznawać Jego Słowo, Nim się karmić. Ta fascynacja prowadzi właśnie do poznania i przestaję pytać, co muszę zrobić, Panie Boże? Co ja muszę jeszcze zrobić? Żeby być świętą, żeby być lepszą matką. Tylko zaczynam pytać, co mogę jeszcze zrobić. Rozumiecie? Różnica pomiędzy muszę a mogę jest bardzo duża. Co jeszcze mogę zrobić, żebym ja mogła być taką, jaką chcesz mieć, ale też inni obok mnie, tak? I nie pytam, ile minimalnie mam dać, ile minimum mam włożyć, tylko pytam, ile maksymalnie mogę jeszcze dać. To jest coś, co się zmienia w relacji z Panem Bogiem bardzo, bardzo mocno. Wtedy zaczynam poznawać, zadziwiać się Nim, wiecie, jakby Jego obecnością, Jego potęgą. No, to jest coś, co jest zachwycające. A to prowadzi mnie do tego, że staję się podobny do Boga, tak? Drugi Koryntian. Będziemy do Niego podobni. Dzisiaj Marcin Zieliński, słuchajcie, dzielił się, ja rzadko go słucham, a dzisiaj słucham Słowo blisko Ciebie, wprowadzenia i pod spodem się wyświetlił, już nie pamiętam, kwadracik się nazywa, czy coś takiego. I bardzo mnie uderzyło to, o czym mówił. Mówił o tym, że kiedy ja spotykam się z Bogiem, kiedy mam z Nim relację, kiedy trwam w Bogu, znaczy to chciałam w skrócie, to czy ludzie to widzą? Czy ludzie przebywając ze mną doświadczają świętości Boga? I nie ma w tym żadnej pychy. Skoro jestem świątynią Boga, to ta świątynia ma być niewypełniona. I teraz pytanie, czy
ktoś, kto ze mną mieszka, przebywa, rozmawia, gdziekolwiek jestem, czy on faktycznie widzi, że jestem świątynią Boga. I to spotkanie z Bogiem codzienne do tego ma prowadzić. Do tego, że ktoś widzi Boga, spotyka się ze świętością Boga i mi się przypomniało to, co już nieraz mówiłam, ze świadectwem i mówię, ja też tak chcę. Kto to daje? Nie? Jakby... Jesteśmy stworzeni na obraz Boga i stworzeni do Jego chwały. To wiemy, tak? Do tego, żeby wielbić Boga. To jeśli tak jest, to pozwalajmy Panu Bogu na to, żeby czynił nas takimi, jakimi chce nas mieć. Nie do miałkości, byle jakości, ale do tego, żeby zasiadać z Nim na tronie, faktycznie na tronie chwały. To, co mówiłam, relacja z Bogiem to nie odwiedziny. To jest mieszkanie z Bogiem, przebywanie w Jego w chwale, chodzenie w Jego obecności. I to myślę, że to jest oczywiste dla każdego, tak? Codzienne spotykanie się z Bogiem w sakramentach, karmienie się Jego ciałem, Jego słowem, adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa, posłuszeństwo Słowu, temu, co Pan Bóg w nas pokłada, trwanie we wspólnocie, oddawanie Bogu chwały. I uwielbienie dla mnie, tak sobie myślę, tak próbowałam to wszystko jakoś złożyć, to jest to wszystko, co mówiłam, zachwyt, to trwanie, to taka walka i umieranie dla swojego ja, ale to jest świadomy akt woli, żeby kierować swoje spojrzenie na Chrystusa. Tak? Rzadko kiedy jest emocja, może nawet nigdy nie jest emocja, ta emocja się rodzi z zachwytu, nie wiem, z dotknięcia słowem, ale to jest świadomy akt woli, żeby kieruje swoje spojrzenie, Panie, na Ciebie i uznaje, że Twoje piękno, Twoja wielkość i Twoja potęga jest większa i nie ma innego. I to jest dla mnie uwielbienie. Czy to jest w izdebce cicha pieśń, czy to jest w izdebce wyśpiewanie chwały Bogu, czy to jest wychwalanie Boga na spotkaniu naszym. I takie pytanie na koniec sobie i Wam zadaję, co innego ważnego muszę zrobić codziennie, co innego ważnego muszę zrobić codziennie w swoim życiu, że nie uwielbiam, patrząc na to wszystko, co mam i kim jestem, że nie odbieram tej prawdy i że to nie jest prawdziwa konieczność. Co innego robię, że nie uważam, że uwielbienie jest prawdziwą koniecznością, w której powinienem chodzić, jeśli zostałem powołany do chwały Boga, do tego, żeby Go wielbić wiecznie.